Z tego nagrania dowiecie się, jak minął pierwszy miesiąc działalności klubu, ile osób się zapisało, ile kaski wpłynęło na konto klubu, na co wypłynęło, jakie projekty mamy na radarze. Więc tak, na Discordzie mamy ponad 400 osób w tym momencie. Cały cebularzowy repertuar debiutowy zakupiły 433 osoby, natomiast nie każdy później formalnie zapisuje się do cebularza, nie każdy też Discorda sobie odpala, ale to jest jakby całość. No i teraz dalej, formalnie w cebularzu mamy już 218 osób, więc niedługo cebularz będzie formalnie w PZ Szachu jednym z największych klubów w regionie. Największy klub ma 500 kilkadziesiąt osób, a największy klub w Polsce 700 coś, żebyście znali skalę. Więc po pierwszym miesiącu, no cebularz, myślę, że możemy być jak najbardziej zadowoleni ze wzrostu tej organizacji. No i teraz będę wam dawał takie podsumowania comiesięczne. Postaram się, żeby to zawsze na koniec miesiąca, czy na początek kolejnego miesiąca pojawiło się na kanale. I stwierdziłem, że będę to tak zamykał księgowo, nie? Czyli od 1 stycznia do 31 stycznia, co się działo na koncie. Ponieważ no, przez cały miesiąc zapisywali się ludzie, tam 360 osób ponad się zapisało w samym styczniu, ale kasa spłynie od pośrednika płatności na początek lutego, więc to zostanie uwzględnione w kolejnym podsumowaniu. Więc na ten moment ze składek członkowskich w styczniu wpłynęło na konto 8400 zł. To są te składki z grudnia. No tak, takie opóźnienie miesięczne jest, bo na początek kolejnego miesiąca ta kasa spływa. Na księgowość poszło 976 zł, dlatego taka duża kwota, bo trzeba było zrobić księgowość za te miesiące, kiedy klub nie działał. Ja myślałem, że dopiero jak tam do PZ Szachu stowarzyszenie wejdzie i dopiero jak osoby zaczną się zapisywać, to wtedy dopiero trzeba robić księgowość. Okazało się, że trzeba robić od samego początku, więc trzeba było tam uzupełnić dokumenty. No i za to oczywiście trzeba było zapłacić. 150 zł poszła składka roczna na konto Polskiego Związku Szachowego. Ta składka jest taka mała dla nowych klubów, później urośnie do 400 zł, być może więcej. Zobaczymy, czy PZ Szach będzie podnosił. I w styczniu, to chyba mój ulubiony wydatek, poszło 160 zł haracze za kategorię. Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy podniósł haracze o 33%, było 30 zł, w 2024 roku jest 40 zł i już 4 osoby wbiły trzecią oraz drugą kategorię, no więc 4 te opłaty na konto związku poleciały. Przyjemny przelewik, fajnie, że zawodnicy z cebularza już reprezentują klub w turniejach. Nawet był turniej, gdzie pierwsze i drugie miejsce zajęli członkowie cebularza i obaj wbili trzecią kategorię szachową, zdaje się. Także super. Bardzo, bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. No i teraz dowiedziałem się, że najlepiej jest prowadzić księgowość klubu sportowego takimi projektami, więc wydaje mi się, że najfajniej będzie, najprościej też dla mnie, jeżeli też tym trybem będę to wam prezentował. Więc pierwszym projektem, jaki uruchomiliśmy, są mistrzostwa klubu w szachach klasycznych, które odbędą się 16-17 marca w weekendzik. Jest już zarezerwowana sala, jest podpisana umowa, sędziowie ogarnięci, wszystko ogarnięte, nagrody będą kupowane i tak dalej. Jeszcze dogaduję temat sponsora, ale na 100% będzie już w tym terminie event. Jest już event na Chess Managerze, mamy już około 30 osób zapisanych, max to jest 90, no tam do 100 myślę, że się zmieni.
mieści. Także lepiej się wcześniej zapisać niż później. No i teraz nie wiem, czy można w ten sposób to rozliczyć. To jeszcze z księgowym będę się musiał skonsultować, no ale zakupiłem sprzęt dla klubu. 12 700 zł poszło z konta klubu, ja od siebie dorzuciłem 13 200 i zakupiliśmy sprzęt, który posłuży nam przez kolejne 30-40 lat spokojnie, ponieważ zakupiłem szachownice drewniane i figury drewniane, takie jak są te szachownice transmisyjne DGT, to znaczy podobny kolor i tak dalej, no tylko bez elektroniki. Według mnie to są te najładniejsze figury, najbardziej trwałe figury. I tego kupiłem 50 zestawów, czyli deska plus figury. Kupiłem 60 zegarów DGT 2010, też te najbardziej odporne. I do tego zakupiłem 20 zestawów szachownice tekturowe i figury plastikowe obciążane. Stwierdziłem, że dobrze będzie mieć te tekturowe, one mi się całkowicie nie podobają, no ale na przykład jakbyśmy robili jakieś spotkanie integracyjne w bazę, nie wiem, czy na przykład po turnieju będzie integracja w sobotę 16, też w restauracji, no to szkoda tam trochę te porządne szachownice dawać, bo zawsze coś się wyleje, coś tamtego, więc to będzie taki sprzęt właśnie do tego typu zadań specjalnych, no albo powiedzmy trener kiedyś z klubu, nie wiem, gdzieś tam do szkoły jakiejś zostanie zaproszony czy coś, no to ciężko targać te szachownice drewniane, no to złapie tekturowe i poleci, nie? Więc wydaje mi się, że tutaj dobry wybór, dobrą też cenę dostałem, także spoko. No tutaj z Szachowo od dawna współpracuję, super duży sklep, teraz się rozwijają, w ogóle śmieszna historia, bo Szachowo ma siedzibę w Marysinie, to jest pod Lublinem, i tam po przeciwnej stronie ulicy był dom weselny, który zbankrutował, więc tam, czy on był budowany i zbankrutował? Kurczę, nie dopytałem, jak to było. No w każdym razie budynek tam odkupili i zrobili taki fest, duży magazyn. No naprawdę, jak kurde dziecko w Disneylandzie się tam czułem. No, każda książka szachowa, jaką możesz sobie pomyśleć, to jest szachów, tysiąc różnych do wyboru, także fajnie było tam odwiedzić też. No i muszę powiedzieć, że dosyć ciężki jest ten sprzęt. No, Skodę Octavię to wypakowałem po sufit po prostu, i tak jak jechałem na tych progach zwalniających, to czułem, jak mi tam auto tak bardziej osiada. Jeszcze też będę musiał ogarnąć coś, żeby to transportować, bo dostałem to w takich tekturowych pudłach, więc to jest oczywiście ok. No ale jednak te szachownice, no to co, no możesz nosić o tako, jakbyś pudełka od pizzy trzymał, nie? No to jest bardzo niewygodne, więc chciałbym gdzieś zamówić jakieś torby takie porządne, bo no jak w torbę coś jest zapakowane, to więcej złapiesz, a tak na wyciągniętych rękach to ciężko jest nosić po prostu. Także no to taki szczegół do ogarnięcia. W każdym razie sprzęt bardzo, bardzo ładny, już został przetestowany, nawiasem mówiąc, no i będziemy teraz niezależni, turnieje na 120 osób jesteśmy w stanie robić całkowicie niezależnie. Na ten projekt, czyli tutaj na ten turniej o PlayStation, właśnie muszę PlayStation też zakupić, już doradziłem się u cebularzy, jaki jest najlepszy. I tutaj już z wpisowego wjechało 2650 zł na ten moment.
Dobra, projekt drugi. To wyszło bardzo, bardzo spontanicznie, ale oczywiście okazję trzeba wykorzystywać. Mianowicie jakoś w zeszły czwartek odezwali się do mnie z takiej kuźni talentów na Lubartowskiej 77. Tam są różne zajęcia od pieczenia cebularzy, po jakieś budowanie karmników, po jakieś makramy, malowanie, no, muzyka, wiecie, gitara, nie gitara, wszystko. No i uznali tam, że chcieliby szachy dorzucić, bo teraz ferie są w Lubelskim, więc ogarnąłem temat i są szachy codziennie od 18 do 20, od poniedziałku do piątku przez ferie, a 11 lutego na koniec robimy turniej, więc też fajnie, pierwszy turniej organizowany przez cebularza wyjdzie wcześniej niż myślałem. No i bardzo tematycznie to pasuje, bo dosłownie tam mają piec i będzie można sobie ulepić swojego cebularza i upiec tego cebularza. Będzie taka atrakcja na turnieju. Także no myślę, że to pasuje idealnie. Też jest już oczywiście turniej na Chess Managerze, więc też już zapraszam. No tutaj turniej za niedługo, już 20 kilka miejsc jest zajętych, więc lepiej się zapisywać wcześniej niż później. Jeżeli chodzi o ten turniej, to do 16 lutego pierwszeństwo zapisów mają członkowie klubu. Po 16 lutego już wszyscy mogą się zapisywać, więc no miejsc nie jest dużo, także też lepiej się zapisać wcześniej niż później, jeżeli jesteś członkiem klubu. I tutaj też zaczęliśmy już ogarniać rzeczy. Tutaj 353,49 zł zakup sprzętu na turniej to są medale. To są medale po prostu, fajne przyszły, w dobrej cenie, solidne, także super, pani wiceprezes Krystynka znalazła. I 730 zł wjechało już z wpisowego. Ten turniej będzie zgłoszony do FIDE, jednodniowy, szachy szybkie, można zdobyć piątą, czwartą kategorię, można też zdobyć ranking międzynarodowy w szachach szybkich, jeżeli już masz ten ranking, możesz go sobie poprawić. Więc to jest strona tego turnieju, który odbędzie się 11 lutego. Tak jak widzicie, ja tutaj będę grał. Ważna kwestia z regulaminu, zawodnicy o tytule IM oraz GM nie liczą się do nagród, ale będzie oczywiście możliwość zagrania. Także fajny evencik na start klubu, w fajnej lokalizacji. No to nie wiem szczerze, jak to opisać. No tam jest wszystko, naprawdę. Jest miejscówka pod te warsztaty właśnie jakieś muzyczne, jest piec pod to pieczenie cebularzy. No fajne, fajna działalność się tam odbywa. Więc na ten turniej każdy się może zapisać, czy jesteś w cebularzu, czy nie jesteś w cebularzu, zapisy są już otwarte. Jeżeli chodzi o mistrzostwa cebularza w szachach klasycznych, no to tutaj zapisy są, tak jak mówiłem, do 16 lutego tylko dla członków klubu. Tu już mamy zapisane 28 osób. Od 16 lutego już każdy będzie się mógł tutaj zapisać, więc wchodzisz sobie na Chess Managera, tutaj klikasz komunikat, no i masz wszystko napisane, co i jak. No, wydaje mi się, że wszystko jasne. Jak coś jest tutaj niejasnego, no to oczywiście możesz pisać po prostu na maila do sędziego. Także sprawa jasna. Zapraszam na turnieje. Wydaje mi się, że turnieje to jest taka podstawa, żeby klub mógł się rozwijać, także oczywiście zapraszam. Będziemy mieli też pierwsze szkolenie na żywo. Będzie ono w hotelu Victoria, bardzo ładna sala szkoleniowa, naprawdę elegancko to wygląda. I termin to 17-18 lutego. Tutaj no, pierwszeństwo oczywiście mieli członkowie klubu, zostało parę miejsc, więc jeżeli masz ochotę, to oczywiście zapraszam na to szkolenie. I teraz cena to 400 zł dla zawodników spoza klubu, dla członków Cebularza Lublin
340 zł. I tutaj w poście na Facebooku opisałem co jak, linki oczywiście do Chess Managera, tutaj do ogłoszenia o szkoleniu macie w podwieszonym komentarzu, także myślę, że wszystko jasne, jak nie to można pytać. Dałem info, średnia wieku 2900, poziom tak 1000-1400 rapid na Chess.comie. Miejsce no to Hotel Victoria, tu macie adres, harmonogram, sobota, niedziela, będzie to 15 godzin, prawdopodobnie więcej, ale to jest takie minimum. Jaki jest plan szkolenia? Ogólnie moje założenie jest takie, że w weekend to no nie da się odmienić kariery jakiegoś zawodnika. No w sensie nie da się przekazać jakiejś super turbo wiedzy. Ja mam taką wizję na to szkolenie, żeby przekazać wam narzędzia i umiejętności samodzielnego trenowania szachów. Czyli widzę to w ten sposób, że ktoś przyjeżdża na szkolenie, lecimy 15 godzin i on po szkoleniu wraca do domu, sobie odpoczywa, no i później jak się bierze na trening, to po prostu wie co i jak powinien robić. Czyli tutaj wszystko będziemy sobie omawiali, od tego w jaki sposób przerabiać książki szachowe. Wielu szachistów nie ma pojęcia jak to robić i pochłaniają książkę za książką, a progresu nie mają, w jakich warunkach pracować nad szachami, jak uczyć się debiutów, jak ćwiczyć zmysł taktyczny, jak ćwiczyć liczenie wariantów, jak przygotować się do turnieju, więc wszelkie tego typu kwestie zostaną omówione. Będzie to bardzo takie praktyczne szkolenie, dużo takiej praktycznej wiedzy, no i wydaje mi się, że przede wszystkim to jest przewidziane dla osób, których po prostu nie stać, żeby sobie zatrudnić jakiegoś trenera na stałe, albo nie mają w swoim rewirze jakichś regularnych zajęć szachowych, czyli dla osób, które po prostu samodzielnie chcą, mają tam na przykład, nie wiem, godzinę dziennie czy pół godziny dziennie średnio na szachy i chciałyby się coś podszkolić, nie bardzo wiedzą jak się za to wziąć, no i po tym szkoleniu już będą wiedziały. No i tutaj oczywiście info jak się zapisać i zgodnie z ustaleniami, tutaj konsultowałem się w tej kwestii z członkami klubu, ja w sensie moja firma, no działalność jednoosobowa, firma to takie mocne słowo, Szkoła Szachowa Droga do Mistrzostwa Dawid Czerw będzie tutaj organizatorem i kasa idzie na moje konto. No nie ukrywam, że kredycik za siedzibę jest dosyć spory, także z czegoś trzeba to spłacić, także ja będę miał na spłatę kredytu, wy będziecie mieli fajną wiedzę jak progresować szachowo. Jeżeli chodzi o integrację, no to na pewno w marcu 16 właśnie po rozgrywkach w ramach tych mistrzostw klubu w klasyku, tam w hotelu PZ Motu jest też restauracja, ja z tą restauracją jestem dogadany. Będzie miejsce dla szachistów, więc będzie tam pizza, bar, co tam chcecie. Oczywiście będziemy sobie grali w szachy, będzie integracja, więc wtedy zapraszam. Oczywiście przede wszystkim zapraszam do gry w turnieju. Jak ktoś nie może, no to na samą integrację może wpaść. No i też będzie trochę bardziej kameralna integracja właśnie na Lubartowskiej 31 stycznia. Pierwsze było spotkanie ze mną i tam codziennie Łukasz Dymek teraz prowadzi spotkania szachowe. Ja będę tam ponownie 8 lutego. W pozostałych terminach to mam Champions Chess Tour do ogarniania, więc nie bardzo mogę się pokazać, ale 8 lutego będę ponownie, więc jeżeli ktoś chciałby zagrać, pogadać, no to oczywiście zapraszam. Na tej Lubartowskiej nie jest tak niebezpiecznie, jak to krążą legendy. Myślę, że to no, sporo się pozmieniało w ostatnich latach. Klub też rozpoczął swoją działalność na Chess.comie. Zorganizowałem pierwszy event dla członków klubów online. Mianowicie był to taki event inspirowany Speed Chess Championship Poland, czyli były najpierw eliminacje. Zawodnicy grali w turnieju systemem szwajcarskim,
a później była drabinka top 8 zawodników walczyło między sobą. Już systemem pucharowym, mecz rewanż, była dogrywka buletowa, także całkiem fajny event, komentowałem to na Twitchu i cały czas jest to dostępne do obejrzenia, więc jeżeli grałeś jakiś mecz, chcesz sobie zobaczyć, jak tam komentowałem, no to na Twitchu jest to dostępne. Więc tutaj na moim kanale w filmach przez 60 dni te streamy będą dostępne. Normalnie była drabinka. No przyznam, że emocji naprawdę nie brakowało. Działo się w tym turnieju dużo. Mam wrażenie, że momentami to nawet więcej jak w Speech Championship Poland. Aktualizacja na temat siedziby. Tak jak widzicie, prace zmierzają ku końcowi. Już teraz ściana z zewnątrz ogarnięta, no, okna wstawione, okna to już od dłuższego czasu. Także już fajnie to zmierza ku końcowi. A oczywiście jak to z budowami, no to ja mam świadomość, że jak mi mówili, że w styczniu to już będzie gotowe, no to mam świadomość, że to zawsze ze 3 miesiące trzeba dorzucić, także tutaj bez spiny brałem to pod uwagę. Także ja się tutaj bardzo nie śpieszę, dogaduję sobie tematy z panią architekt, żeby tam wszystko fajnie na miejscu zostało zaprojektowane, no i później odpowiednio wykonane. Także z zewnątrz już bardzo ładnie budynek zaczyna wyglądać, wewnątrz myślę, że niedługo też. No i cóż, będziemy mieli swoją miejscówkę. Fajnie tutaj przede wszystkim z tej Lubartowskiej, że się odezwali. Widać, że tam jest ekipa zajarana szachami, także też może będzie jakaś opcja na współpracę. Zobaczymy, jak ten pierwszy turniej wyjdzie. No ale też oczywiście fajnie, żebyśmy tutaj swoją siedzibę mieli. Będziemy niezależni, będzie można fajne akcje robić. Były pytania o koszulki i kubki, jak tutaj wygląda sytuacja. No więc tak jak mówiłem, trwają testy. Na przykład jeżeli chodzi o koszulki, to jest logistyczna tragedia, żeby ogarnąć ten temat. Wiecie, jeżeli chodzi o zamawianie, tam odpowiednie rozmiary, przesyłanie i tak dalej. Krystynka znalazła fajną opcję, którą zastosowaliśmy już, nawiasem mówiąc, na Flying Atomie, no bo ja tam miałem koszulę z logotypami sponsorów turnieju, co nie? I Krystynka znalazła coś takiego, że są takie naprasowanki, to się nazywa, i normalnie po prostu żelazkiem tam, no zgodnie z instrukcją oczywiście trzeba, ale normalnie żelazkiem się naprasowuje na koszulkę czy koszulę, czy co tam chcesz, czy bluzę, i powiem tak, brzmi to totalnie idiotycznie według mnie, ale naprawdę dobrze się trzyma, także jeszcze sobie tutaj to potestujemy. No oczywiście w praniu przede wszystkim, zobaczymy, czy to się trzyma, czy jak, czy tam schodzi po iluś praniach, ale jeżeli się okaże, że nie, to uważam, że coś takiego jest bardzo fajne. Na przykład na tych mistrzostwach cebularza w szachach klasycznych będziemy po prostu każdemu do nagrody mogli dołączyć, bo koszt jest tutaj niewielki, to tam kilka złotych sztuka kosztuje. No i każdy wedle uznania będzie mógł sobie w domu naprasować. Nawet też taką dużą wersję zamówiliśmy, też to przetestujemy, zobaczymy, jak to działa. No, jeżeli faktycznie się to będzie trzymało, no to myślę, że fajne rozwiązanie, no bo tak normalnie, no to te koszulki byłyby w jednym jakimś konkretnym kroju, trzeba by tam rozmiary ogarniać i tak dalej, a tak każdy wedle uznania będzie mógł sobie koszulkę klubową zrobić w połowie samodzielnie. No i jeżeli chodzi o kubki, to tak samo, różne tam zamówiliśmy, będą testowane w zlewie, w zmywarce, no i zobaczymy, jaka tam fajna opcja wyjdzie. Jeżeli chodzi o trenera, no tutaj poszukiwania trwają, nie ma lekko, muszę powiedzieć.
Na pewno jestem już dogadany z jedną osobą, że faktycznie regularne zajęcia dla początkujących w siedzibie klubu na miejscu będą. Też jeden utytułowany trener wyraził wstępne zainteresowanie przeprowadzką do Lublina i rozpoczęciem współpracy przy zajęciach w klubie. Także no, są fajne opcje, ale oczywiście rozglądam się za jeszcze fajniejszymi. Nie ma tutaj lekko, no bo oczywiście no, jest taki problem, że albo są jacyś słabi trenerzy, no, słaby trener, no to od razu u mnie odpada, to jest myślę jasne. Natomiast jeżeli ktoś jest porządnym trenerem, no to nie ma problemu, żeby gdzieś tam sobie rozwinąć działalność w swoim regionie, nie? A jeżeli ktoś już ma rozwiniętą działalność, no to niekoniecznie chce gdzieś się tam przenosić, nie wiadomo po co. Więc no i też ciężko jest znaleźć jakiegoś trenera zainteresowanego tak w 100% trenowaniem, który nie ma na przykład 30 parę lat i już rodzinę i jest zadomowiony gdzieś. No bo są oczywiście trenerzy, którzy tak dorywczo pracują, a głównie jeżdżą po turniejach i próbują wbijać tytuły międzynarodowe. No i no, takich trenerów jest sporo, no ale ja jednak chciałbym kogoś, kto tak w pełni byłby się w stanie zaangażować w działalność przy klubie, no bo jednak jak ktoś gra tam 10 czy 15 turniejów w roku, no to ciężko by było tak ciągle jakieś zajęcia odwoływać. Także z tym się nie śpieszę, bo myślę, że tak we wrześniu wystartujemy ostro z tymi zajęciami, a do tego czasu no to właśnie chciałbym odpowiednią osobę znaleźć, no i ją też przetestować. Więc wydaje mi się, że pierwszy miesiąc działalności klubu zdecydowanie udany, projekt przeszedł test w boju, faktycznie zainteresowanie jest, faktycznie dużo się dzieje na Discordzie, faktycznie ta społeczność już przez miesiąc całkiem fajnie się zżyła. Także cóż, zapraszam oczywiście do klubu, a jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat cebularza, to piszcie w komentarzach albo w kolejnym sprawozdaniu na nie odpowiem, albo może jakieś pytania, odpowiedzi nagram, zobaczymy. Także cóż, cebularz, bardzo fajny pomysł, zobaczymy jak ten projekt się rozwinie przez cały rok.